Spróbujmy zapisać 0,15 jako ułamek zwykły. Spójrzmy, na którym miejscu po przecinku stoją te cyfry. Na miejscu dziesiętnych mamy 1. To inaczej 1 dziesiąta. Ta piątka jest na miejscu setnych. Jest to więc 5 razy 1 setna. Ułamki zwykłe będę mógł potem dodać. Ta jedynka to 1 razy 1 dziesiąta, czyli 1 dziesiąta. Tutaj mamy 5 razy 1 setna, czyli 5 setnych. Mamy więc plus 5 setnych. Dodając ułamki, znajdujemy wspólny mianownik. Wspólny mianownik to 100. Najmniejsza wspólna wielokrotność 10 i 100 wynosi 100. Przepiszmy więc ileś tam setnych, dodać ileś tam setnych, Tutaj nic się nie zmienia, bo to już są setne. Tu mnożymy mianownik przez 10, aby mieć 100. Musimy też pomnożyć licznik przez 10. Daje to 10 setnych. Teraz możemy dodawać. 10 setnych plus 5 setnych daje 15 setnych. Przykład ten można też zrobić krótszym sposobem. Spójrzmy. Najdalsze miejsce po przecinku to setne. Mamy tutaj 5 setnych, tu zaś 1 dziesiątą, czyli 10 setnych. Razem daje nam to 15 setnych. Teraz uprośćmy ten ułamek. Licznik i mianownik są podzielne przez 5. Dzielimy przez 5. W liczniku 15 przez 5 daje 3. W mianowniku 100 przez 5 to 20, mamy więc 3 dwudzieste. I to jest najprostsza forma, jaką możemy otrzymać.